Z nami Dawid Michelus po pierwszej walce na Mistrzostwach Europy. No i udane otwarcie, zwycięstwo nad Łotyszem Ramalowsem. I chyba ta walka w dużej mierze potoczyła się tak, jakbyś sobie tego życzył. Nie, powiem, że nie, ponieważ inną opcję miałem na walkę. Ale u mnie jest ten minus, że to, co robię na treningu, ciężko mi wnieść do ringu. Chciałem całą walkę przeboksować, spychając go, ale z dystansu, nie podchodząc, nie dając mu bić mnie w pół dystansie. Niestety to do końca nie wyszło. Myślę, że to było 30% tego, co chciałem pokazać w tej walce. Ale to jest pierwsza walka, pierwszy dzień, przepraszam, drugi dzień naszego pobytu i wydaje mi się, że następne walki będą coraz lepsze, a przeciwnicy będą też dużo lepsi niż ten, co był te. Muszę po prostu więcej zaprezentować sobie. Widziałem, że w drugiej rundzie próbowałeś bić lewy prawy, ale to nie wchodziło za szczególnie i potem nastawiłeś się troszeczkę na obijanie korpusu. Trochę zgiął mnie, to znaczy nie, że zgiął, tylko może robił mnie na zakrok, to znaczy na odejście. Niby zadawał cios, a odchodził. To, co ja próbowałem robić. Wchodzić lewym, cofnąć, bum, bum, uderzyć. On to zaczął robić, coś pod tym względem. I ja musiałem po prostu podejść bliżej do niego, albo dwoma prostymi, albo nogą i obijać dół. A sędzia cię nie zaskoczył, bo dostałeś ostrzeżenie, co mnie osobiście zdziwiło trochę. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ mi chyba z dwa razy zwrócił uwagę jakąkolwiek, a mój, nie wiem, 7-8 razy wydaje przez całą walkę. I nie, jeszcze ode mnie zaczął ostrzeżenie dalej. Dziwne. Jutro kolejna walka. Prawdopodobnie będziesz boksował, zdaje się, z Brytyjczykiem. I pytanie, no chyba będzie trzeba więcej jutro pokazać, zwłaszcza te ciosy proste, bo fajne jest to, że starasz się być śliski w ringu, że starasz się balansować, unikać ataków, ale większa precyzja ciosów i chyba trochę więcej zadawanych uderzeń. Zgadza się, więcej trafności w cel. Nie chcę bić, bo dużo ciosów mi przelatuje. Nie wiem, czy jutro walczę, bo nie jestem zorientowany. Jutro albo pojutrze, też nie mam dokładnie zrobienia. Dobra, to super. No postaram się pokazać dużo, dużo, dużo lepszy boks. A cieszymy się, że pierwsze zwycięstwo przyszło razem z pierwszą walką Polaków i czekamy na kolejne zwycięskie pojedynki. Dzięki wielkie i gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobra, super, fajnie. Sędzia mnie zaskoczył.